w tym filmie chciałbym nawiązać do dyskusji o chmurach i o doświadczeniu o chmurze w butelce i o doświadczeniu, skąd wzięły się te kosmiczne ilości wody, które zatopiły wiele miejscowości w Polsce południowej. Pamiętacie, rozmawialiśmy o parowaniu. Jeżeli mamy ciepły dzień, to zbiorniki wodne parują, las wysycha, wilgotne powietrze, powietrze, w którym zawiera parę wodną, ciepłe, wilgotne powietrze wznosi się do góry, no, ponieważ jako cieplejsze ma mniejszą gęstość niż otaczające chłodne powietrze. No i kiedy wyżej trafi, albo samo się ochłodzi, bo wznosząc się ochładza, albo wyżej trafi na warstwę chłodnego powietrza i wymiesza się z tym chłodnym powietrzem, to para wodna w niższej temperaturze, pamiętacie, się skrapla. No i powstają chmury, te kropelki zderzają się ze sobą, rosną i jeśli urosną dostatecznie duże, to spadnie deszcz. I mogliśmy to zjawisko parowania i skraplania obserwować w takim doświadczeniu. Trudno jest wykonać te doświadczenia tak, żeby było jakoś super widoczne. Ja jeszcze mam pomysł, jak je poprawić trochę, więc spróbujemy zobaczyć, jak to będzie, czy da się to poprawić za tydzień. Do butelki nalewamy odrobinę ciepłej wody. No chcemy po prostu stworzyć taki system, jak tutaj po lewej stronie, tak? I ciepłe powietrze, wilgotne powietrze, w tym wypadku to ciepłe powietrze ogrzewa się od tej ciepłej wody, a ta ciepła woda paruje. Wrzucamy zgaszoną zapałkę, dym ze zgaszonej zapałki posłuży nam jako jądra kondensacji dla skraplania pary wodnej. No i patrzymy pod światło, co się dzieje, kiedy tą butelkę zgniatamy i puszczamy. No jak ją zgniatamy, to podobnie tak jak pompowalibyśmy rower, oponę roweru, jak pompujemy oponę roweru, wielokrotnie zgniatamy powietrze, to dętka robi się ciepła. Więc temperatura powietrza wewnątrz tej butelki trochę rośnie i para wodna skroplona zaczyna parować. Jak zaczyna parować, to staje się, czy woda, przepraszam, H2O w stanie ciekłym, kropelki wody zaczynają parować, stają się parą wodną. Jak para wodna paruje, jak wiecie, to jest gaz bezbarwny, niewidoczny, w związku z tym przezroczystość tej butelki rośnie. Jak patrzy się pod światło, to lampa robi się jakby jaśniejsza. Tak? Jak puszczamy, temperatura troszeczkę spada i wtedy para wodna zaczyna kondensować, skraplać się i butelka wypełnia się mgiełką i przezroczystość tej butelki maleje i widać, że ta jasność lampy, na którą patrzymy przez tą butelkę, się zmniejsza. No i tak można parę razy spróbować i rzeczywiście zobaczyć ten proces parowania i skraplania. Parę razy udało mi się tak zrobić to doświadczenie, że to było naprawdę bardzo mocno widoczne. Jeszcze poeksperymentuję w domu i zobaczę, czy będę w stanie poprawić jakąś tą całą procedurę. Bo tak nam wyszło, no powiedzmy, nie do końca przekonywująco. No dobrze, a teraz wróćmy jeszcze do tego parowania i do tego, skąd się biorą w atmosferze tak olbrzymie ilości wody. Większe niż kiedyś, parę lat temu, intensywność tych opadów, ilość wody, która spada, zwiększa się z czasem. I ma to związek oczywiście ze zjawiskiem globalnego ocieplenia, a chodzi o to, że już wspominałem w poprzednim filmie, że to zjawisko parowania, ono konkuruje ze zjawiskiem skraplania, ze zjawiskiem kondensacji. No, ponieważ te cząsteczki wody, które opuściły powierzchnię wody, cząsteczki H2O, które opuściły powierzchnię wody, tworzą jakby taką chmurę przy powierzchni, no i od tych cząsteczek odbijają się kolejne i niektóre wpadają z powrotem do wody.
bo jak znajdą się tutaj bardzo blisko, no to poczują przyciąganie cząsteczek wody, cząsteczek H2O w stanie ciekłym, czyli cząsteczek wody. No, w związku z tym te dwa procesy ze sobą konkurują i ustala się w pewnym momencie równowaga. Tyle samo cząsteczek, mniej więcej tyle samo cząsteczek ucieka ze stanu ciekłego do stanu gazowego, ile trafia ze stanu gazowego do stanu ciekłego z powrotem. I wygodnie jest mówić wtedy o albo o ciśnieniu tej pary w takich warunkach. Taką parę nazywa się nasyconą, bo już więcej ani jej ciśnienie, ani gęstość nie wzrośnie, dlatego że jeżeli nie zmieni się temperatura, to nie ma jak doprowadzić do tego, żeby więcej cząsteczek wody, więcej cząsteczek H2O znalazło się w stanie gazowym, żeby gęstość tej pary wodnej wzrosła. Przypominam, że gęstość to jest stosunek masy do objętości, wygodny parametr, bo uniezależnia nas od tego, jaką objętość rozpatrujemy. No, możemy sobie wziąć dowolną objętość, policzyć masę cząsteczek H2O, które się w tej objętości znajdują. No i oczywiście ta gęstość pary nasyconej, ona zależy od temperatury i nie trudno się domyślić, że rośnie razem z temperaturą, no bo im większa temperatura, tym większa szybkość tych cząsteczek, które uciekają tutaj przez błonę napięcia powierzchniowego, przez powierzchnię wody. No a zatem jakby trudniej zmienić ich kierunek, trudniej zmusić je w zderzeniach do powrotu z powrotem, więc im wyższa temperatura, tym ta równowaga pomiędzy parowaniem i skraplaniem, parowaniem i kondensacją przesuwa się w stronę wyższych gęstości. No i tu mamy taki wzór, który wziąłem zresztą ze strony Nauka o klimacie, którą bardzo Wam polecam. Tu jest ten artykuł. Link do tej strony wyślę Wam razem z projektem. Dużo ważnych rzeczy można się tam nauczyć, czytając te dokumenty. Ja może się po prostu zmniejszę. O, w ten sposób nie będę nikomu przeszkadzał. No i to jest wykres gęstości pary nasyconej w zależności od temperatury nad powierzchnią wody. No i ten wykres, tu widać, że ta gęstość dramatycznie rośnie razem ze wzrostem temperatury. No i jeżeli jesteśmy gdzieś w okolicach temperatur charakterystycznych dla Adriatyku, dla Morza Liguryjskiego, to jest 25-30 stopni ze wskazaniem na 30 stopni w ostatnim czasie, a powiedzmy tam kilkadziesiąt lat temu to było raczej 25 stopni, no to okazuje się, że porównując jakby odczyt w tym punkcie gęstości około 22 gramów na metr sześcienny i w tym 30 gramów na metr sześcienny, okazuje się, że w tym zakresie ta zmiana gęstości pary nasyconej była równa 7% na 1 stopień Celsjusza, to znaczy, że ze wzrostem temperatury o 1 stopień Celsjusza gęstość pary nasyconej rosła mniej więcej o 7%. To jest notabene interesujący obiekt tempo zmian. Ten znaczek delta, tutaj grecka litera delta oznacza duża grecka litera delta, wielka grecka litera delta oznacza zmiany, więc to jest stosunek zmiany gęstości do zmiany temperatury. Jesteśmy przyzwyczajeni do takich wielkości, dlatego że no na co dzień mamy je w sklepie, jeśli kilogram jabłek kosztuje 5 zł, no to oznacza, że zmiana kosztów przypadająca na zmianę ilości zakupionego towaru to jest 5 zł na kilogram, no. No więc jeżeli tutaj temperatura wzrosła o 5 stopni, to gęstość pary nasyconej wzrosła o 35%, to znaczy jakby 35% więcej wody masowo, tak? Masę wody o 35% większą, ta masa pomieścić może powietrze, atmosfera, czy powietrze tuż nad powierzchnią wody. No i potem oczywiście ta woda, los tej wody jest różny,
Ona się częściowo unosi, częściowo wędruje w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej i tam spada w postaci deszczu. No ale ten wzrost, można by powiedzieć, no, wydajności czy możliwości atmosfery do zawierania, ja nie mówię absorbowania, bo tu się nic nie absorbuje, to po prostu cząsteczki wody uciekają ze stanu ciekłego do stanu gazowego. Praktycznie o oddziaływaniach z pozostałymi gazami atmosferycznymi można zapomnieć. No ale w każdym razie atmosfera w wyższej temperaturze zawiera dużo większą masę, może zawierać dużo większą masę wody. No i na końcu jeszcze taka dygresja, bo rzeczywiście zastanawialiśmy się, no dobrze, a w naszej sali jak to jest z tą parą wodną, no wydychamy parę wodną, więc na pewno znajduje się para wodna w naszej pracowni. No i jak zobaczyć, czy ona jest parą wodną nasyconą, no i wpadliśmy na taki pomysł, że no można obniżyć temperaturę. Można obniżyć temperaturę, wziąć, włączyć klimatyzację i ściągnąć temperaturę o kilka stopni. Gdyby para wodna była w stanie nasyconym, no to oczywiście w niższej temperaturze musiałaby się zacząć skraplać i na szybach i ścianach naszej sali pojawiłaby się wilgoć. No ale wiemy z doświadczenia, że włączamy czasem klimatyzację, że wilgoć się nie pojawia, a zatem na ogół jest tak, że para wodna w pomieszczeniach, w których się znajdujemy, nie jest w stanie, jeszcze nie jest w stanie nasyconym.